Lekkość, wdzięk i elegancja, które przyniosło ze sobą rokoko, nie dotyczyły wyłącznie sztuki. Rokoko bezczelnie dotykało wszystkich ludzkich zmysłów, w tym również smaku. Na stołach zamożnych domów, dworów i pałaców całej Europy okresu rokoka furorę robiły egzotyczne ciekawostki z dalekiego świata, w tym przede wszystkim kawa, herbata i czekolada. Chwilowo dostępne były wyłącznie dla elit, które piły kawę czy herbatę, często nieumiejętnie wtedy jeszcze parzone, raczej z racji mody niż dla urody ich smaku. Nowe modne smaki rozbudzały nie tylko podniebienie, ale i marzenia o egzotycznych przygodach. A w tych fikcyjnych podróżach bardzo istotną rolę odgrywały naczynia, w których je podawano. Akcesoria kawowe i herbaciane nawiązywały kształtem i wzornictwem do tradycji Bliskiego czy Dalekiego Wschodu, a filiżanki i dzbanuszki do czekolady miały swoje fantazyjne i niepowtarzalne formy.